Sponsorem polskiej reprezentacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Piękne obrazki z gdańskiej hali Oliwia, a na tych pięknych obrazkach juniorska reprezentacja Polski w short tracku. To jest program Jazda na Krawędzi, ja nazywam się Paweł Tworek i zapraszam na trzeci odcinek tego programu prosto z Mistrzostw Świata Juniorów w short tracku właśnie w Gdańsku. A dzisiaj moimi gośćmi są Anna Falkowska, reprezentantka Polski w short tracku, a także półfinalistka Mistrzostw Świata Juniorów, a także złota medalistka biegu na 500 metrów podczas ostatnich młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, a także Dariusz Kulesza, trener główny juniorów w short tracku. Cześć, dobry wieczór. Dobry. Aniu, no to na początek o tym, ile nam dzisiaj wrażeń dostarczyłaś i o tym biegu ćwierćfinałowym, ale też biegu półfinałowym. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Wiadomo, nie poszło po mojej myśli. Zakładałam, że będę w finale B, ale uważam, że i tak tych zawodów nie kończę na najgorszym miejscu, bo tak naprawdę jestem top 10 na Mistrzostwach Świata. I myślę, że to jest satysfakcjonujący wynik nie tylko dla mnie, ale również dla trenerów. Ale świetny ćwierćfinał. Tak, tak. I myślę, walka do samego końca. Tak, walczyłam do samego końca. Lepiej spróbować niż potem żałować. I myślę, że spróbowałam i zrobiłam wszystko, co mogłam. I no, wynik był inny niż miałam nadzieję. Co trener myśli na temat tego występu? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Cały czas wszystkim zawodnikom powtarzaliśmy, że ściganie się już na najwyższym poziomie, już tych top 16, top 10 w tych sekcjach, to już jest duży zaszczyt i na tym poziomie naprawdę, będąc w top 10, to można równie dobrze być na podium, a równie dobrze można skończyć na 10 pozycji. No tak, a już nie ma też ważniejszych zawodów niż Mistrzostwa Świata Juniorów. Tak, w tym roku właśnie mieliśmy te dwie najważniejsze imprezy, Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, które też uważam były bardzo ważne, no i Mistrzostwa Świata Juniorów. A jeśli mowa o młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, złoty medal, no to jest chyba największy twój wyczyn. Tak, tak, do tej pory tak. Myślę, że to jest dopiero początek tego, co mogę osiągnąć. Tak naprawdę mam jeszcze 2 lata kariery juniorskiej. To jest dużo czasu i miejmy nadzieję, że ten ostatni rok będzie owocny. A jakie emocje w trakcie tego biegu ci towarzyszyły? Oj, to są duże emocje. Tak naprawdę, no, tu się może stać wszystko i ciężko to opisać, co będzie za kółko, co będzie za dwa. Więc są duże emocje. Trener na pewno widział, trzymał kciuki, był bardzo skupiony. No właśnie, te zawodniczki po drodze wypadały, dojechały 2 zawodniczki do mety. Jak z perspektywy trenera wyglądał wyścig na 500 metrów właśnie podczas tych igrzysk? Short track to jest bardzo nieprzewidywalna dyscyplina i tak naprawdę ci młodzi zawodnicy przede wszystkim muszą się uzbroić te narzędzia do ścigania się i tak naprawdę te każde kolejne starty to jest zdobywanie doświadczenia. Także my się tylko cieszymy, że oni są na tym top poziomie i na równi się ścigają z najlepszymi zawodnikami, a na tym etapie te miejsca to jest jednak dodatek. Nasze kamery programu Jazda na Krawędzi cały czas też przyglądają się zawodnikom, także sztabowi trenerów. No i my przyglądaliśmy się temu, jak Ania Falkowska przygotowuje się do startu, więc teraz możemy to zobaczyć. A ty, Aniu, na bieżąco możesz też to skomentować. Wiadomo, jak każdy zawodnik jest, mamy chwilę dla siebie, godzinę zazwyczaj przed startem zaczynamy już rozgrzewkę. Te ostatnie 20 minut przeznaczamy na ubranie się w strój, w nieprzecinałkę, a ostatnie chwile przed biegiem mamy ewentualnie mini pobudzenie, rozgrzewkę. No i zakładamy łyżwy i czekamy na swój start. Ja jestem w ogóle ciekaw przy okazji tego, że jest to juniorska impreza. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z short trackiem i z łyżwami? Moja przygoda z short trackiem zaczęła się tak, że mój brat wspomniał o mnie dla trenerki, która prowadziła swoją grupę w Białymstoku. No i ona rzuciła pomysłem, żebym przyprowadził mnie i tak się w sumie zaczęło. Zaczęłam jeździć na hokejówkach. Potem ta jazda na hokejówkach przerodziła się w jazdę na długich łyżwach i
takim sposobem dojechałam do trenera Darka, który poprowadził mnie już właśnie na tą drogę, na której jestem. Darko, ty pamiętasz pierwszy wspólny trening? Tak, tak. Ania jest uczennicą SMS-u w Białymstoku, który bardzo ściśle współpracuje z kadrą Polski Juniorów i pamiętam, że już Ania od początku była przedstawiana jako bardzo utalentowana zawodniczka, także mieliśmy na nią oko, mimo może, że nawet o tym nie wiedziała. Ale przyszła jako pewna zawodniczka, czy jednak było widać trochę tremy? Jaką była osobą na samym początku? Bo teraz rośnie nam mistrzyni. Nie, no wiadomo, że każdy gdzieś zaczyna i Ania też na początku musiała zaznaczyć swoją pozycję w grupie. Miała też dużo szczęścia, że trener, mój trener asystent Bartek Konopko był jej trenerem też na niższych poziomach i bardzo dobrze się zaopiekował, także miała to szczęście, że cały czas była w dobrych rękach. A z czym się zmagasz jako taka młoda zawodniczka? Czy ty czujesz się właśnie już na lodzie pewnie, czy jednak jakieś sytuacje, jakieś momenty jeszcze cię stresują? Myślę, że każdego zawodnika potrafią zestresować momenty, które się tak naprawdę rozgrywają na lodzie i to jest chyba niezależne od wieku i jak bardzo jesteś objeżdżony i no, myślę, że jest wiele czynników, które może zestresować nie tylko mnie, a tak naprawdę wszystkich. Trenerze, jest taki dobry wiek na rozpoczęcie przygody z short trackiem? Tak. Czyli na trening, jak na to, żeby dołączyć do reprezentacji później? Jak najwcześniej. Od czego warto zacząć? Myślę, że od hokejówek. Myślę, że przede wszystkim pójść na lodowisko, pobawić się, pojeździć na tych łyżwach i dużo zawodników zaczynało od hokejówek, między innymi ja również. Michał Niewiński, nasz mistrz świata z zeszłego roku, również został wypatrzony przeze mnie, kiedy jeździł na hokejówkach, na normalnej ślizgawce, tak? Także po prostu zabawa na łyżwach. A ważne, żeby w danych miastach były też kluby, które zajmują się short trackiem i wtedy, jeżeli gdzieś tam ci trenerzy się kręcą, to na pewno jakieś te talenty wyłonią. Jeśli ogląda nas teraz jakiś młody zawodnik albo jego rodzic, to taka pierwsza wskazówka, jaką byście dali takiemu przyszłemu zawodnikowi, jaka byłaby ta wskazówka? Zapisanie się do sekcji łyżwiarskiej. Nie, myślę, że wypożyczenie hokejówek i przyjść, zobaczyć, jak to jest. Możemy... Myślę, że z czasem może to się przerodzić w coś większego i lepszego. A możemy powiedzieć, że aktualnie taki twój koronny dystans to jest to 500 metrów? Tak, tak, możemy tak powiedzieć, ale też bym nie skreślała z listy 1000 metrów, czy też chociażby 1500 metrów. To jeszcze trochę, jak sobie tutaj analizujemy short track, odsłaniamy jego kulisy. Co jest ważne w trakcie takiego biegu na 500 metrów, który jest no, tym najkrótszym dystansem? Skupienie i patrzenie. Mimo, że tego nie widzimy, tak naprawdę czujemy zawodników, którzy są za nami i rezolutne jakby jechanie, robienie czegoś wszystkiego, żeby zawodnik z tyłu nas nie wyprzedził i dojechanie na pierwszej lokacie. Trener ma swój jakiś ulubiony dystans? Ja również byłem sprinterem. No właśnie, wicemistrzostwo, 2006 rok, wicemistrzostwo świata juniorów. Tak, za dawne czasy, ale też preferowałem krótsze dystanse. Natomiast tutaj akurat odnośnie Ani, chciałbym powiedzieć, że jednak to szkolenie najmłodszych juniorów właśnie zaczyna się od krótkich dystansów, żeby się oswoili z prędkością, a te dłuższe dystanse przychodzą również wraz z wiekiem. Wtedy, kiedy są bardziej dojrzali, kiedy mają większy staż treningowy, wtedy też będziemy wydłużać te dystanse. Dzisiaj trzeci dzień Mistrzostw Świata Juniorów w Gdańsku. No i też z sukcesem nasza reprezentacja kobieca. 3000 metrów, awans do finału A. Co się działo w trakcie tego wyścigu? Dużo nerwów. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Wiedzieliśmy, że trzeba będzie troszkę powyprzedzać. I takie mieszane uczucia, bo z jednej strony radość, bo Chinki popełniły dosyć duży błąd, zaliczyły upadek. Już wiedzieliśmy, że ta droga będzie ułatwiona. A zaraz później upadek Corneli, ale na szczęście nie z naszej winy. No to teraz możecie zobaczyć w obiektywie programu Jazda na Krawędzi, jak wyglądał właśnie półfinał kobiet na 3000 metrów. Myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć z Kanadyjkami i z Włoszkami, także to będziemy walczyć o drugą pozycję.
dziewczyny, komentarz na gorąco? No cieszymy się bardzo. Jest satysfakcja? Oczywiście, ogromna. Dobrze wyszło, dobrze wyszło. Kanadyjki były w zasięgu i się udało. W końcu wyprzedzaliśmy, w końcu dziewczyny się nie bały, w końcu wyprzedziły. No i poskutkowało awansem. Dobrze wyszło. Tylko radość, a teraz również zabawa, która ostatnio dostarczyła Wam wiele radości, czyli tak zwane szybkie strzały. Wcześniej Michał Niewiński, Kamila Stormowska zadawali sobie różne pytania z naszego pudełka. No to teraz czas na trenera i na Anię. Proszę bardzo. Zobaczmy, jakie pytanie trener Dariusz Kulesza wylosował dla Ani Falkowskiej. Ulubiony film. Ojej, chyba nie mam takiego. Bardziej przypadł ze serialami. To słuchamy w takim razie polecajki serialowej. Bardzo przypadł mi do gustu La Casa de Papel, chociażby Sabrina. Myślę, że no, to są takie moje top 2. No tak, czyli thriller, też rodzaj takiego kina trzymającego w napięciu. Tak, tak. No, tak. Ale to lepiej pewnie po starcie niż przed startem. Zależy, kto w czym gustuje. Może kogoś to rozluźnia. Okej, okay. To teraz pytanie dla trenera. Najlepszy sposób na celebrację zwycięstwa. A różnie, różnie. Może była jakaś celebracja podczas ostatnich zawodów? Nie, myślę, że chyba zazwyczaj taka najmilsza celebracja to kiedy przyjeżdżam w grono rodzinne i z całą rodziną już możemy sobie usiąść i świętować sukcesy. Czyli potrzebny jest ten oddech. Tak, tak, zdecydowanie. Kolejne szybkie strzały. Co jest twoim? Domyślam się, że pewnie guilty pleasure. Guilty pleasure. To znaczy? Guilty pleasure, czyli to jest taka słodka przyjemność, coś o czym nie mówimy innym, ale na przykład oglądamy to. Niektórzy reality show mają takie ulubione, a raczej znajomym nie chwalą się z tego powodu, że to oglądają. Nie wiem, jakieś głupie odcinki. Może coś na YouTubie? Tak, na TikToku zazwyczaj jakieś głupie filmiki, chociażby... Nie wiem, psów, kotów, coś takiego na poprawę humoru. Okej, okay, czyli filmiki z pieskami i kotkami na TikToku. No, to jest guilty tak pleasure twoje, tak. Ania. Tak. Okej, okay, tego pytania już nie będziemy mieć do trenera, ale myślę, że będą równie zaskakujące i ciekawe kolejne. Wymarzony kierunek wakacyjny. O, łatwiutkie. O, ważne, żeby było ciepło. Woda, piasek i żeby było ciepło. Ale to jest miejsce, w którym jeszcze nie byłeś, czy na przykład... Nie, to jest miejsce, w które staram się udać zawsze na wakacje. I co to jest za miejsce? Gdańsk. Nie, staram się... Jest ciepło, latem jest morze. Gdzieś z rodzinką wybrać za granicę, gdzieś kierunek Hiszpania, bardziej te kierunki. No to trzymamy kciuki, żeby w te wakacje również się udało na długi taki pobyt wybrać, czekaj, teraz świętując moja sukcesy. Teraz moja kolej. A tu już możesz już sobie przygotować to pytanie. A ty mnie atakujesz. Ulubione miejsce w Gdańsku? Gdańsk Główny. Czemu akurat to miejsce? Jest tam dużo knajpek, restauracji i cukierni. I masz taką ulubioną knajpkę, do której też wracasz? Nie, albo myślę, kuchnia że, ulubiona na przykład? Myślę, że polska. Lubię bardzo kuchnię polską, pierogi. Więc myślę, że wszystko to, co jest po drodze i przyciągnie moją uwagę, tam wchodzę. Okej. Okay. Ania, sklepy chyba przede wszystkim, co? No, to też. Zakup poholiczka, tak? Tak. No to ja trzymam kciuki, żeby po udanym występie też udało się kupić coś fajnego. O, widzę, że długie pytanie. No, jedna osoba ze świata sportu, popkultury, którą chciałbyś w życiu poznać i z nią porozmawiać? Chyba jakiś piłkarz. Ciężkie pytanie. Może jakiś idol? Myślę, że... Nie no, jest dużo takich ludzi, ale tak ostatnio tak coraz częściej... Ale celujemy bardziej w sport, czy sport, może w ten świat sport, popkultury? Sport, bardziej w sport. To też nie musi być osoba związana z tą dyscypliną. W tej pamięci chyba taki Kobe Bryant, bo to był taki typowy sportowiec z super mentalnością. Myślę, że miałby parę fajnych rzeczy do przekazania. I o co byś go zapytał? Klucz do sukcesu. No i to jest być może piękna puenta tej rozmowy Dariusz Kulesza i Ania Falkowska, a my z kolei zapytaliśmy już teraz widzów, trenerów, zawodników o to, jak wyglądały ich początki, jeśli chodzi o świat łyżew, no i kiedy dostali albo kupili pierwsze łyżwy. Kiedy dostali?
dostałaś swoje pierwsze łyżwy? Wiesz co, swoje pierwsze łyżwy dostałam w wieku 7 lat. Co prawda nie były to łyżwy shortlekowe, ale na takich zwykłych hokejowych stawiam właśnie swoje pierwsze kroki. Pierwsze łyżwy, chyba byłem w podstawówce, kiedyś z tatą pamiętam na łyżwach. Ja i łyżwy? To tak nie po kolei, ale rolki już tak. Okej, okay, a łyżwy w ogóle, czy były kiedykolwiek? Łyżwy okazjonalnie. Kiedy pierwsze łyżwy pojawiły się na nogach? Niestety nigdy. Jeszcze nigdy? Nie, nigdy. A kiedy pan założył pierwsze łyżwy? Miesiąc temu. Młody zaczął na szatraka chodzić, powiedzmy 3 miesiące temu. Czyli syn zainspirował pana? Tak. No i zacząłem trochę jeździć. Pierwsze łyżwy to byłem w zerówce, bo ja zaczynałem w sumie od łyżwiarstwa figurowego. Pierwsze łyżwy? Kiedy to było? Mniej więcej 7-8 lat to były hokejówki, natomiast z racji tego, że nie miałem za bardzo gdzie jeździć, bo nie miałem ani lodowiska, ani żadnego akwenu, więc ten sport, ta przygoda z tym sportem szybko się zakończyła. Kiedyś chodziłem na taekwondo i to było w takiej szkole podstawowej i idąc na trening taekwondo była ulotka, że otwierają klub shorttracku w Giżycku, no i się skusiłem. A teraz gość znany w świecie łyżew, a także znany z pierwszego odcinka programu Jazda na Krawędzi, czyli dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Konrad Nieźwiecki. Dobry wieczór. Witaj, witam. Konradzie, w nawiązaniu do tej sondy, którą przed chwilą pokazaliśmy, pamiętasz, kiedy ty pierwszy raz założyłeś łyżwy? Tak, pierwszy raz panczeny założyłem w wieku 7 lat, natomiast ja zaczynałem od łyżew figurowych. No to były ciężkie początki, muszę powiedzieć. Więcej czasu spędzałem na lodzie, ale leżąc, a nie stojąc czy jadąc. Także na samym początku nic nie wskazywało, że będę jeździł na łyżwach. Natomiast później jakoś ten trend się zmienił i na tych panczenach, na tych dłuższych łyżwach chyba poczułem się trochę pewniej i było to 7 lat, także... A to był od razu ten sport? Bo pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Otylią Jędrzejczak, to ona mówiła, że zanim została pływaczką, to jeszcze próbowała różnych innych dyscyplin sportowych. Rodzice ją wysyłali na różne treningi. Ja byłem od najmłodszych lat fanem koszykówki i śledziłem zawsze NBA. Chodziłem też na sekcję koszykówki w szkole podstawowej. Natomiast no nie jestem jakimś gigantem i tutaj po moich rodzicach, którzy są średniego wzrostu, też nic nie wskazywało na to, że będę bardzo wysoki. I też Zakopane, w którym się wychowywałem, nie było jakimś stolicą czy miejscem bardzo mocno, w którym koszykówka jest bardzo mocno rozwinięta. Więc to się dosyć szybko skończyło. Skończyło się to na śledzeniu bardziej NBA niż na graniu. Następnie również a propos Otyli pływałem, startowałem w zawodach pływackich i całkiem nieźle mi szło, szczególnie stylem dowolnym. Jako Zakopiańczyk jeździłem też na nartach, przepraszam. Na początku na oślej łączce gdzieś tam slalom ustawialiśmy. Budowaliśmy też skocznie, ale bałem się latać. To naprawdę nie była moja najmocniejsza strona. Z kolei na nartach często wbijałem się czubami w ogrodzenie, które dzieliło tą oślą łączkę z naszym domem, więc to też mnie zniechęciło. Czyli ta droga do łyżwy była długa. Tak, była kręta, na początku nic na to nie wskazywało, natomiast finalnie... No i fajnie, że tak się skończyło na tej dyscyplinie sportowej. Tak, finalnie skończyło się, no chyba dobrze, ja jestem zadowolony, także no taka była moja historia. A teraz wracamy do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbywają się właśnie w Gdańsku, za nami lodowisko w hali Oliwia. Trzeci dzień tych mistrzostw, jakbyś Konradzie podsumował to, co działo się do tej pory, no i te dzisiejsze zmagania. Tak, dzisiaj sporo emocji, widać, że już weszliśmy w tą fazę główną tych zawodów, czyli w fazę medalową. Widać było więcej energicznych takich biegów, było więcej kontaktu, upadków właśnie wynikających z tej chęci dostania się do kolejnej rundy. Także było bardzo dużo się działo, dużo akcji. No i myślę, że dobra końcówka, jeżeli chodzi o również występ naszej reprezentacji. Sztafeta kobiet w finale, jutro wystartuje w finale A, także... Taka wisienka na torcie. Tak, wisienka na torcie, także myślę, że jeszcze kibice będą mieli dobry powód, żeby jutro przyjść i do końca oglądać
zawody, śledzić zawody i dopikować biało-czerwony. To kolejna duża impreza w Gdańsku i zastanawiam się, może to nie będzie łatwe pytanie, ale czy jesteśmy w stanie przedstawić kilka liczb na temat tego, co tutaj się dzieje, czyli ilu jest zawodników, z ilu krajów, z jak bardzo odległych, bo widziałem nawet reprezentantkę Tajlandii. Tak, akurat te Mistrzostwa Świata są bardzo liczne i jeżeli chodzi o kraje i samych zawodników, 165 zawodników z 39 krajów, więc takiej reprezentacji na żadnej imprezie organizowanej w Polsce jeszcze nie było. Oczywiście te zawody juniorskie są bardzo szeroko obsadzone, natomiast, tak jak mówię, no niespełna 40 krajów, czy to Ameryka Północna, Azja, Australia, Nowa Zelandia, no cała Europa oczywiście, także sporo i mamy przedstawiciela Indii, Mongolii, także Tajlandii, także Singapuru, Malezji, więc to są takie dla nas kraje egzotyczne, natomiast no tam również funkcjonuje, rozwija się Mistrzostwa Świata. Dokładnie i bardzo się cieszymy, że ta mapa jest bardzo szeroka, coraz bardziej szeroka, więc ten sport jest bardzo szeroki, ma zasięg. Przed nami jeszcze jutro finał zmagań. Dlaczego warto będzie odwiedzić Halę Oliwia albo włączyć transmisję online? No myślę, że przede wszystkim dla tej sztafety kobiet, bo przyzwyczailiśmy kibiców do tego, że nasi biało-czerwoni ścigają się o najwyższe miejsca, o medale i to będzie dobry punkt programu. Zarówno short track, jak i tor długi rozgrzewał nas w tym roku na różnych imprezach. Więc mam nadzieję, że to podtrzymają również jutro juniorzy i podstawią tą kropkę nad i jutro na biegu sztafetowym kobiet. I gdybyśmy już tak mogli króciutko podsumować, no bo coraz większymi krokami będziemy zbliżać się do końca, ten sezon dla juniorów, ale i seniorów w short tracku. No seniorski na pewno bardzo udany. Dwa medale mistrzostw Europy. Medale, sześć bodajże, już siedem medali Pucharu Świata. Ktoś tu się do mnie, widzę, dobija. Tak, siedem medali Pucharu Świata. Pierwsze występy w Pucharach Świata, jeżeli chodzi o short track. Także no, naprawdę sporo tych mocnych osiągnięć i czekamy tutaj również na wysokie miejsce na Mistrzostwa Świata oraz Mistrzostwa Świata Seniorów. A w związku z tym, Konrad, że do Ciebie dobijają się kolejne osoby, bo jednak masz tutaj dużo obowiązków, to ja już dziękuję Ci za tę rozmowę. Tak jak zawsze, trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Tak jest. Jutro dobry dzień. Ale jeszcze, tak żeby było to powtarzalne, warto wspomnieć też o tym, że bardzo dobry weekend mamy na torze długim w Hamar. Już 7 krążków, 4, bodajże 4 złote, srebrny, brązowy, 6 krążków, także bardzo dobry weekend mają tam nasi akademicy, także trzymamy kciuki za wszystkich łyżwiarzy i miejmy nadzieję, że jutro również będziemy się tutaj cieszyć z medalu. Konradzie, bardzo dziękuję za rozmowę. Konrad Nieźwiecki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, a ja zapraszam Was na kolejne odcinki programu Jazda na Krawędzi. Zachęcam Was również do nadrobienia tych poprzednich odcinków i do subskrybowania, lajkowania, komentowania, bo ten program tworzymy właśnie dla Was. Ja nazywam się Paweł Tworek i do zobaczenia. Sponsorem polskiej reprezentacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Thank you.